jak kimnie. Witamy tutaj na naszym stoisku Tomasz Petryszyn, wielokrotny mistrz oddziału Głubczyce 2, który z powodzeniem stosuje nasze produkty. Może Tomek, powiesz coś, jaki sezon 2015 poszedł w Lota Gołębi? W sezonie 2015 mieliśmy takie małe problemy w początku sezonu. Później po zastosowaniu produktów Rinfrit, takich na przykład jak Rotozal, gołębie w pierwszym dniu już osiągały taką dość bardzo fajną formę, że w poniedziałek wieczorem, czy we wtorek nawet już wieczorem, bardzo fajnie koło domu szybko latały. Stosujemy także Avidres stosujemy plus, Oil Omega plus stosujemy z Rinfrida stosujemy także białko i w tamtym roku żeśmy Rinfrida stosowali Rotozal, krople na drogi oddechowe, bardzo fajnie gołębie oczyszczają się po tych kroplach. W tym roku zastosujemy nowe krople Rotizol, także myślę, że są jeszcze lepsze krople niż tamte. W ogóle dużo produktów stosujemy firmy Rinfrid. Czyli uważasz praktycznie, że w twojej hodowli Rotozal jest niezastąpiony i nie zastąpiłbyś go innym produktem? Nie zastąpiłbym go innym produktem. Jestem zwolennikiem stosowania środków, które nie mają antybiotyków i tak dalej, tylko dużo właśnie naturalnych środków, a w Rinfridzie właśnie dużo jest naturalnych. Entrobak stosowaliśmy, Junge Pulver dla młodych, bardzo fajna rzecz, że te młode kały jest bardzo fajnie związany, Morgol, ta ziemia lecznicza, nie? Także tutaj bardzo fajne środki są odnośnie tutaj takich właśnie naturalnych środków i tak dalej, Dobrze, dziękujemy Tomek za rozmowę. Dziękuję bardzo. Thank you.